Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Pani Janno. Pani Janno, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Na przekór możnym władcom, kłamcom i tyranom tego świata. Witam Panie Wojtku, witam słuchaczy. Pani Janno. Jak to jest, że jest ich coraz więcej? Ale tym samym trzeba tutaj przyznać, że ludzi świadomych, pomimo że jest niebotyczna mniejszość,
No to są ludzie, którzy wzmocnili swój kręgosłup jeszcze bardziej poprzez te wszystkie rzeczy, które nas ostatnio dotykają. I dzisiaj poruszymy kilka tematów, a zaczniemy od Radia Bez Granic, przepraszam najmocniej, Radia Bez Rozumu, którzy tak uporczywie namawiają ludzi, by nie korzystali z tak zwanej propagandy, gdzie używają ich sami najbardziej. Mówiąc krótko, stosują dezinformację jako informację. To ciekawy przypadek psychopatyczny w pewnym stopniu. Przy okazji robią to wyjątkowo nieudolnie. I tu z panią Janną, pomimo że jesteśmy w opozycji, chcemy podziękować Mikołajowi z Warszawy. Dzień dobry, Mikołaj z Warszawy! Oczywiście, nie jest to powiedziane właściwie, tylko i wyłącznie z aprobatą, ponieważ użył naszych mioteł, tak, w tym programie, zapraszam, żebyście to zobaczyli, perfekcyjnie wyczyścił to pomieszczenie na połysk. Panie Mikołaj, my nie mamy już co tam robić. Dziękujemy za to z całego serca, ponieważ i pani Anna, jak i ja byliśmy mile zaskoczeni po tym programie, a tym samym doszliśmy do wniosku, że komentarz tego radia bez rozumu jest w tym momencie zbyteczny. Co tam się działo? Ponieważ faktycznie, jeszcze raz powtarzam, Mikołaj z Warszawy zrobił to perfekcyjnie. Dziękujemy ci! Mówię to prześmiewczo, nie traktuj tego jako złośliwość i myślę, że Mikołaj z Warszawy, oprócz tego, bo tam doszło do nas, między nami, do nieporozumienia ze względu, z tego co pamiętam, chyba szczęść Boże, ale jeżeli śledzi te rzeczy i taki stosunek jego jest, jaki przedstawił w tym programie, czyli całkowicie po naszej myśli, jak to się mówi, no to również uważam, że pogląd do szczęść Boże też się zmienił. Tak, pani Janno? No tak, pani Wojtku, to wczoraj to przesłuchałam i powiem, że no, beka śmiechu i wesela, tak mi rozbawili, że nawet nie jestem już na nich zła. No po prostu to dla mnie to tak wczoraj tańcowały dwa śmieszne cymbały. Miłoś i Michaś. Jeden ślepy na prawdę, a drugi nie dbały o tą prawdę. Także tak się wczoraj wytańcowały, że ubawu nam dały i to nie miara. No sami się chłopaki pozamiatali, a pan Mikołaj, za co mu bardzo dziękuję, bo to ja miałam przyjemność i nieprzyjemność tym panem, owym panem się pokłócić i to bardzo o pana kiedyś. No, okazało się, że chłop myśli podobnie do nas. No, jak to prawda czasem, jak to Pan Bóg się może posłużyć, tu tak jednak do naszej wiary się tutaj skłonię, że czasem różnymi drogami i tymi dojściami doprowadza ludzi wbrew pozorom, że mogą być zaciętymi wrogami, a okazać się może, że niekoniecznie. Także, no, miła to była niespodzianka. Pan Mikołaj tutaj bronił ostro Putina, zachował się faktycznie jak jego orędownik. Po święty Mikołaj to lał w pysk równo heretyków i różnych kłamców. Także tu się Mikołaj faktycznie, pan Mikołaj wykazał mocą, nie dał się sprowokować, bo tam było ostro chwilami, Mirosław mu wetował, ale panie Mikołaju, ja z mojej strony, z damskiej strony i tak oddaję panu ukłony, tak, oddaję ukłony, dziękuję, wykorzystał pan nasze miotły, my już nie musimy nic sprzątać, za co panu dziękujemy. No i może, panie Wojtku, to radio to faktycznie, no, przyszłoby pora zmienić nazwę, nie Radio Bez Granic, ale Radio Bez Rozumu. No, bez rozumu. Pani Janno. Może dalej już nie będziemy kopać leżącego, żebyśmy nie byli aż tak okrutni. Pani Janno, całe szczęście, że oczywiście dla widzów, że nadają,
rzadko i myślę, że dojdą do wniosku, że tym ostatnim programem powinni go zamknąć. Bo to nie ma sensu dla nich samych, jeżeli stworzą jakąś grupę ludzi, którzy będą im, że tak powiem, przyklaskiwać, no to będzie to podobna grupa do ułana konfidenta. Natomiast, panie Jano, ma pani rację, leżącego nie należy kopać, nie ma sensu sobie głowy zawracać. Ja tylko powiem jedno, że każdy człowiek, jeżeli ma taki stosunek do niedźwiedzia i niedźwiedzicy, to albo bezmyślnie idzie drogą czosnkową, albo świadomie. Jedno z dwóch. Więc, synku w krótkich spodenkach, nie nazywaj się, że ty jesteś patriotą i ty walczysz o sprawy polskie, a nie inne. Bo takim postępowaniem idziesz dokładnie na rację tego systemowego rządu polskiego, antypolskiego, jak i również całego Zachodu, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. I tu Mikołaj z Warszawy ci to wyjaśnił. Czy doszło do ciebie, jak to pan Nikt powiada, czego tu nie rozumieć? Czy dalej będziesz te bzdury gadał, jeszcze opierając się na historii, która jest czystą propagandą, to co ty tam zacytowałeś? Wiesz co, powiem ci tylko jedno. Jeżeli nie zaczniesz używać własnego mózgu, a uważam, że tego nie zrobisz, bo widać, że twoja upartość w głupocie jest ponad wszystko, to już jest po tobie w zasadzie. Powinieneś tylko w cichości odejść. To jest moja rada. Ty używasz faktów jakichś, antyfaktów historycznych, gdzie sam negujesz propagandę, a tym samym ją promujesz. I to jaką propagandę? Propagandę czosnkową. I tym słowem czosnkową ty pracujesz świadomości lub bez dla czosnku. Dla ciebie by było gorzej, jeżeli byś to robił bez świadomości. To by było jeszcze gorzej. Bo przynajmniej świadomości, to co z tego będziesz miał? Przypuszczam. A jeżeli nie świadomości, no to jesteś skończonym głupkiem, który nie potrafi nawet połączyć kilku kropek, a co dopiero więcej w polityce, bo tego polityka wymaga. Nie zajmuj się czymś, na czym się nie znasz. Tym bardziej, że nie masz w ogóle pojęcia o prowadzeniu programów. Dobierasz sobie ludzi, za każdym razem gorszych, których lansujesz. To było pokazane perfekcyjnie w tym programie, za co jeszcze raz Mikołajowi Warszawy dziękuję, bo zaskoczył mnie nieprawdopodobnie. Dziękuję pani Janno, przechodzimy do następnego tematu. To nie, to ja jeszcze coś dołożę. No ja się też nie spodziewałam takiego obrotu sprawy. Naprawdę, że ja temu człowiekowi kiedyś podziękuję za to, co zrobił, no ale jeszcze raz mówię dziękuję. Natomiast ja, no ponieważ my się musimy troszeczkę tu rozdźwięk być między nami, ja im nie życzę, żeby zamykali tego radia, panie Wojtku. Ja im życzę, żeby radio bez rozumu doszło do rozumu, żeby działali, żeby mimo, że się przewrócili totalnie, gęby w błocie zanurzone, to chłopaki, stańcie, umyjcie wasze twarze, oczyśćcie swoje surduty, te szabelki, którymi tam wczoraj potrząsaliście na tego Putina i to było tak zabawne, panie Wojtku, że ja już dawno się tak nie uśmiałam. Ja naprawdę się to tak szczerze nie uśmiałam. Jak mój ulubieniec Michał Wołodyjowski wyciągnął szabelkę, panie Wojtku, zaczął nią wymachiwać tak ślepo biedak, że wszystko poplątał, to już na samym początku, mówiąc, że najpierw, że niedźwiedź nie żyje. Nie żyje, że są jego sobowtóry. No, nie żyje chłop. No po prostu nie ma niedźwiedzia. Za chwilę zaprzecza sobie, że jest, ale jest marionetką. No więc nawet na logikę zwykłą. I później już jest cała wina, z kolei jest obarczony całą tą winą. Więc to były takie sprzeczności, że nawet zwykły człowiek, naprawdę mało inteligentny, to zgłupiał już na samym początku. Bo jeżeli go nie ma, to jak może być winny ktoś, kto nie istnieje? No jak niewinny może być winny? No ale jest później wszystkiemu winny. Niby jest, a go nie ma. Jaki jest, a nie jest.
no to była naprawdę beka śmiechu i wesela. Także wyskoczył mój Michał, mój ulubieniec, jeszcze raz powiadam, z szabelką, jak Michał wołał. Pani Janno. I lał tak ślepo. Pani Janno, tak ślepo. Przepraszam, chciał wyskoczyć z szabelką, a wyskoczył z grabiami. Panie Wojtku, nawet nie z grabiami. No wyskoczył jak filicz z konopi, goły i wesoły, dlatego to tak zatytułowałam. Wczoraj tańcowały dwa śmieszne cymbały. I ja panie Wojtku, ja ich nie atakuję. Ja ich teraz obśmiewam po to, żeby sobie to sami przesłuchali, bardzo powoli, słowo po słowie, stanęli przed lustrem i się sami zastanowili, co oni wczoraj zrobili. Ale pani Janno. To jest moja intencja. Pani Janno. Bo panie Wojtku, Jeden jest problem, że u niego, u tego Michałka, jest zakodowane w głowie, zakodowana w głowie walka z nami. On nie walczy, pani Jano, tak naprawdę, jak się patrzy, problemem, tylko on, poruszając przykładowo kwestię niedźwiedzia i niedźwiedzicy, on przede wszystkim chce nam dokopać. Chłopie, ty się zastanów w ogóle. Nas twoja osoba nie interesuje. Nas interesuje tylko rzeczywiście sprawa interesu narodowo-chrześcijańskiego polskiego. W związku z tym przedstawiamy również i tobie, byś ochłonął. Ja uważam, to jest zbyteczne, to jest droga donikąd. Pani Joanna ma więcej wyrozumiałości i dobrze. Natomiast, żebyś ochłonął i zrozumiał, że jakiekolwiek dobro Polski wiąże się z sąsiadami. Również, przede wszystkim w tej sytuacji. Ty tego nie rozumiesz. Ty próbujesz przekuć to na swoją modłę. Modłę zawiści do nas. Wiesz dlaczego? Bo prawdę słyszysz i przed tą prawdą nie potrafisz się ukłonić, chłopie. Robisz z siebie takie pośmiewisko, to co za każdym razem było, ale tym razem, pani Janno, to już było naprawdę kabaret, to już mało powiedziane. I teraz niech pani zobaczy, nawet do tego stopnia, że przyszedł taki mały problemik, jak Mikołaj mu tłumaczył, że pozycję Putina i powiedział Michał, że on twierdził, że nie będzie atakował Ukrainy. To mu wytłumaczył, tak jak my tłumaczyliśmy. Oczywiście, ale chwilę później doszło do mordu na obywatelach Rosji mieszkających na Ukrainie, w Donbasie i w innych rejonach. Dalej brnął w tym samym czasie. Zero jakiejkolwiek koncentracji i zespojenia, pani Janno, czy analizy tych faktów. No przecież, pani Janno, jeżeli pani miałaby, bo oni tam twierdzą, że 22 tysiące, nie, około 25 tysięcy wyrżnęli przed tym, nim Putin wszedł. Właśnie w tym czasie. Oczywiście, że tak mówi. To zostało wyjaśnione dobrze przez Mikołaja. Bardzo dobrze. Dalej do niego nie doszło. Wszystko, panie Wojtku, właśnie dlatego ja nie chcę wchodzić już w to szatkowanie, dlatego że byłoby to zbędne. Tak, kopaniem leżącego. Mm-hmm. Ten pan Mikołaj zrobił to na argumenty tak doskonale, użył tej miotły, że naprawdę on to pozamiatał, tam okruszek nie został do obrony Michałowi i temu panu Mirkowi. Okruszek. No pozamiatał was chłopaki równo. I no i to się tak stało przypadkiem, wielkim przypadkiem. Ja za niego to Panu Bogu dziękuję, bo nie ma przypadków, uważam. Przypadek to drugie imię Ducha Świętego. Jakiś Duch Święty z tego pana Mikołaja wstąpił i zrobił robotę perfekcyjnie. Panie Wojtku, ja z całym szacunkiem dla pana, nawet pan nie zrobiłby tego lepiej. Także ja tylko tyle. Panie Wojtku, pan się nagada, napoci, tak Michał ze złości na nas, bo nas nienawidzi, to zachowuje się na złość, mamie uszy se odmrożę. No i se tak te uszy odmroził, że teraz nawet ten pan Mikołaj to nie miał za co bardzo targać. A powinien was,
targać i tego Mirosława, bo myślę, że i Mirosław i Michał to są jeszcze takie dzieci. Takie dzieci i tak pozostały pozamiatane przez tego pana Mikołaja jak śmieci. No takżeście zostali chłopaki pozamiatani. Mimo wszystko jest mi was żal, autentycznie. Co się uśmiałam, to się uśmiałam, ale później przychodzi refleksja i no żal mi was, bo widzę, że się też o tą Polskę zmagacie. Ale zaślepia nas nienawiść, tylko do mnie i do pana Wojtka i z nienawiści te głupoty opowiadałeś, Michał, o lizaniu rowa. No ja cię przepraszam, ale jeżeli już takim tekstem jechałeś, no to ja odpowiem, że lepiej lizać rowa Putinowi niż Sanhedrynowi, któremu ty widzę liżesz i pan Mirosław. Bo smród padliny to jeszcze przy tym Sanhedrynie to jest cud maliny, bym powiedziała. Cud maliny. To jaki smród wydziela Sanhedryna, liczę, że pod taką narrację wchodzisz, bo nawet słuchając tok myślenia pana Mirosława, panie Wojtku, widzę, że mnie to pobrzękuje i pośmierduje Sumlińskim, mediami narodowymi. To jest cała narracja tej strony. To nic nowego pan Mirosław nam nie odsłania, poza tym, że próbujecie tu bronić jakichś chrześcijan i na świecie widzicie próby i ukłon do Michała. Dobrze, że się tym zająłeś, bo się bałeś tej religii ruszać. No to chwała ci za to. Ruszyłeś, tylko co, świat? A dobrze wiesz, że w Polsce trzeba za religię się wziąć. I tą religię fałszywą najpierw obalić, Michale Wołodyjowski. Ale żeby obalić, to trzeba mieć odwagę. I trzeba stanąć do obrony prawdziwej wiary, a nie zaczynać za przeproszeniem wszystko od dupy strony, bo Mirosławowi tak pasuje. No to jak pasuje, no to dalej róbcie z siebie pośmiechowisko. Pani Janno, kończąc akurat ten temat, to tylko jeszcze przypomnę, ma pani rację. Być może on się ociera, ten Mirosław, o te kwestie, ponieważ jeszcze tu na samym początku, tak jak pani to słusznie zauważyła, bo ja tego nie widziałem w całości, tu pochwalił Szczęść Boże. Tak, na początku go pochwalił, no nieśmiało, bo nie chce się może należeć Michałowi, ale naprawdę, jak słucham tego Mirosława, to tak bym słuchała, że Żebrowskiego, Sumlińskiego, Gadowskiego, to są te klimaty. To jest wszystko, ratujmy Kościół nawet, ratujmy wiarę, tylko chronimy heretyków. Pani Janno, no więc to jest taka no to... zasłona dymna, narobią dużo dymu, z którego nic nie będzie wynikać, jak zwykle. Pani Janno, wymieniając Ziemkiewicza, Żebrowskiego, Gadowskiego, zrobiła mu pani wyśmienitą reklamę. On się poczuje doceniony, że ma zbliżony intelekt do nich. No nie. Akurat te osoby, które pani wymieniła, mają wiedzę bardzo dużą, szczególnie pani Janno Żebrowski, tylko ją wykorzystuje niestety w sposób odwrotny, jak i oni wszyscy zresztą. Natomiast strona intelektualna jest nieporównywalna. Mirosław jest rzemieślnikiem, który wyuczył się tylko i wyłącznie akademickich gniotów, tak zwanych propagandowych, i to powtarza na każdym kroku. Pewne rzeczy łączy, za chwilę sobie zaprzecza i to jest cały czas w ten sposób. Tego się, pewnych produktów się nie połączy, a on to robi. Bo nie myśli. No i zakończmy temat Radia Bez Rozumu. Także, panie Wojtku, dwa słowa, tak chcę już tak to podsumować, więc życzę Radiu Bez Granic, przepraszam, Bez Rozumu, żeby odzyskało i nabrało rozumu. Natomiast to, co powiedział pan Mikołaj, to jest sensus fidelium. Tu nic dodać, nic ująć, bym powiedziała. I tylko zakończę tu słowami pana Grybuzia, które mi też pasują. Tak powinien pan Mikołaj wczoraj zakończyć. I czego wy nie rozumiecie, goje? Wspaniałe zakończenie. Ja myślę, pani Janno, że był niedaleki do tych słów, bo zaskoczyła mnie jego cierpliwość, bo miałem wrażenie, że faktycznie zaraz wybuchnie. Zachowanie Mirosława było wyjątkowo niemiłe. W pewnych momentach. To wszystko. Znaczy, panie Wojtku, no nie skończymy. Próbował go zdominować, ale ten pan Mikołaj, widzę, że łebski facet, on sobie upuścił wentyl agresji i se tam pojechał po innych ludziach, bo by się oberwało pewnie Mirosławowi, ale on nie chciał, więc upust był na boki. A
ale to już, jak to pan mówi, socjotechnikę chyba ten pan Mikołaj ma nieźle opanowaną, bo tutaj się okazał mistrzem. Oni się go chcieli pozbyć, ale się go nie pozbyli, wysłuchali jak na spowiedzi. Jak Michał, jesteś osobą wierzącą. Naprawdę lepszego kaznodziei ci Pan Bóg wczoraj nie mógł zesłać. Zesłał ci takiego dobrego spowiednika. Ja mam propozycję, pani Anno. Najlepsze marzenia. Mam propozycję. Wymień sobie tego Mirosława na Mikołaja. MM zostanie. MM zostanie. Tak. Będą tańcowały dwa Michały, ale może... Może faktycznie dla prawdy i dla chwały. Bardzo bym chciała pana Mikołaja zaprosić na współpracownika. Tak. I radio odzyska rozum. No tak. I tyle, panie Wojtku. Bo to już za dużo. Naprawdę nie znęcajmy się. Jeszcze to są chłopaki młode, jeszcze do rozumu dojdą. No dobrze, pani Janno. Zmieniamy temat, ma pani rację. Faktycznie ja się już zdążyłem wyśmiać podczas oglądania tego programu. Mimo, że całego nie obejrzałem, ale zdążyłem się wyśmiać. Dzisiaj już jestem spokojniejszy. Co prawda od tego śmiania brzuch mnie boli. I na tym poprzestańmy. Co pani sobie teraz życzy, ponieważ zaczynamy chyba od następnego Michała, tak? No właśnie, jeden Michał już poza zasady. Nie, przepraszam, my już tylko żeśmy tak popłaskali tą ziemię po zamiataniu pana Mikołaja, ale tu chciałam pozamiatać, może nie tyle pozamiatać, no ale pewnie na to wyjdzie drugiego Michała Wołodyjowskiego, ten Wołodyjowski i ten Wołodyjowski. Ten walczy i ten walczy. Ten ma pewno słuszne swoje dążenia pewnie i ten. Aczkolwiek jeden i drugi jest, powiedziałabym tym językiem, co to ostatnio ci mnichowie mówili, ryżowany. Jeden i drugi dalej ryżowany. To są kuklińskie, pani Joanna, a nie Wołodyjowskie w takim razie. Nie, no nie odbierajmy ludziom nadziei. Kuklinowskie, przepraszam. Kuklinowskie. Ja mam nadzieję, że jeszcze się Wołodyjowskie jakieś wyrodzą. Panie Wojtku, dzisiejsze kazanie rano, no to jest majstersztyk z kolei, też bardzo dobre. I chciałabym zacząć od tego, że ksiądz Woźnicki, jeśli pan coś tu chce przede mną uprzedzić ludzi, czy coś, to bardzo proszę. No tylko w jednym, że tutaj pani Joanna wykorzysta program pana Woźnickiego, osób, które tam się wypowiadały, on je przedstawił, nie jego samego. Tak. Po prostu my też nie jesteśmy, a w szczególności pani Joanna, interesując się problemami właśnie posoborowia, bardziej niż ja, no nie jest w stanie wszystkiego wyłapać. Wyłapuje faktycznie dużo u pana Woźnickiego i te materiały też myślę, że bardzo są potrzebne, by pewne rzeczy przekazać. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Jest to przekaz pani Janny, tych ludzi, a nie Woźnickiego, bo to są dwie różne rzeczy. Ja to porównałem. Dobry człowiek, jeżeli robi przekaz, ten sam, co zły, to są dwa różne odbiory. I niech tak pozostanie. Odbierajcie nas w ten sposób. Tu nie ma absolutnie żadnej pochwały dla pana Woźnickiego. Wykorzystanie tylko jego materiałów. A pani Janna i tak będzie pewne rzeczy zamiatacie w tym temacie. Razem, panie Wojtku. Pan będzie się wtrącał i przerywał, ja panu. No to my jesteśmy w tym już zaprawieni. Kto sobie nawzajem przerywać. Ale zacznę tak może trochę dowcipnie. Bo zatrzymał mi się tu obraz, bo jestem w tej chwili na mszy i zatrzymałam klatkę stop. I mam tu księdza twarz i z palcem tak do góry, takim grożącym, tym wskazującym, bardzo dobry obraz księdza. Tak powinien kaznodzieja wyglądać. I tu takie słowa wcześniej były, on tam krzyczał na kazaniu rano. Coś szumi. Czy ja jestem tak odbierana z szumem, czy u mnie tak szumi? To u pani szumi, pani Janno, u mnie jest perfekcyjnie wręcz. No albo mi ktoś chrapie, albo szumi. No ciekawe, no chłopcy, dajcie dzisiaj powiedzieć. Nie wiem, czy to ci radarowcy znowu. No bo takie komedie się dzieją, takie tu głosy mam, że już śmiechy się. W każdym razie, mów.
ksiądz zatrzymany z tym wzrokiem i z tym palcem w górze, a wcześniej tam ripostował tych swoich wiernych, jak będą zeznawać przed sądem. I tak mówi: mów prawdę, czcigodny, mów prawdę. I ja bym tutaj to przekuła, żeby też powiedział to do Ryżobrodego. Mów prawdę, czcigodny Ryżobrody, mów prawdę. I dalej ksiądz mówił: jaka to łaska przyznać się, byłem Żydem, byłem niewydrapanym, a teraz jestem katolikiem. No to to zdanie księdza w całości dedykuje Ryżobrodemu. Od księdza. No pani Janno, ale ja myślę, że zawsze powinno się zacząć od początku. Skoro Ryżobrody uważa swojego ojca za ikonę mądrości, no to może by pan Woźnicki spytał się, jaki jest stosunek do chrześcijaństwa jego ojca najpierw. No właśnie, ale tu ksiądz Michał, podobnie jak Michał z radia, ma problem. Jeden i drugi jest, uważam, to jeszcze się powtarzam, ryżowany. Tylko Michał z radia jest przed innym ryżowany, a ksiądz Woźnicki jest ryżowany. Wypisz, wymaluj, wychodzi przez Ryżobrodego. Jednak ta słabość co jakiś czas wychodzi. Tutaj w tym dzisiejszym kazaniu też wyjdzie. To za chwilę powiem. No i powiem tak, że każdy z nas jest kuszony, ksiądz tego uczy. Oczywiście, każdy jest kuszony. Do końca życia jesteśmy kuszeni. Na tym polega Kościół walczący. Walczymy z tym diabłem, z pokusami i tak dalej. Ale ksiądz też jest człowiekiem. I też jako człowiek, a tym bardziej kapłan, który tych kusicieli ma zawsze więcej, jest kuszony. No i ja uważam, że tutaj jest kuszony jednak mądrością Ryżobrodego, do której się to często odnosi. Jednocześnie mówiąc rzeczy święte i prawdziwe, które ja popieram, nawet cytując świętych i mądrych księży, do których się za chwilę odniosę. Więc proszę księdza Woźnickiego, pokusę odeprzeć, krzyczy ksiądz. Tak, pokusę odeprzeć. Ma śmiertelnik, ale ksiądz też. Ale ksiądz też. I nie dać się ryżować dalej. Mówił ksiądz o Deep Church, czyli głęboki kościół. Tam Vigano często nawiązuje, to są jego słowa. Należałoby dodać nie głęboki kościół, Deep Church, ale Deep Shambo, głębokie Shambo. To byłoby bardziej wyraziście, by pokazywało obraz dzisiejszego kościoła. To już jest głębokie Shambo. I teraz tak, wracam do JP2. Papa Judea Norum. Tak go kiedyś nazwał jakiś myśliciel. Zapomniałam kto, więc go nie cytuję. Czyli Papa Judejczyków, to się tłumaczy. Totus tuus. Czyim był ten papa? Cały twój. Ja bym tu dodała mamono niewydrapana. Bo on nam zapodał właśnie to, kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm. To były jego znamienite słowa bodajże za Asyżu. Więc kto nam tą religię zaszczepił? Kto nam zaszczepił? Jeżeli do tego Polacy nie dojdą, to żeby się nie wiem jakie ruchy rodziły. Tak jak tutaj odbiegnę na chwilę do Olszańskiego. On sobie znalazł jakiegoś księdza salezjanina, którego jeszcze nie wydadzą, ale mają już takiego księdza, no dziwne, też salezjanin. I on będzie takim kapelanem, no powiedzmy. No ale do księdza Woźnickiego nie ma odwagi się przyznać Olszański. A znajduje sobie jakiegoś salezjanina, pewnie który jest, dla którego ksiądz Woźnicki jest wielkim wrogiem. Ale o co mi chodzi? Pani Janno, na pewno wrogiem. Na pewno wrogiem. No to już jest pana zdanie i wiadomo, że pan takie ma, a ja tu jako, powiedzmy, naiwnie będę kroczyć specjalnie tą ścieżką moją naiwności, żeby dawać ludziom do myślenia. Bo też przez moją naiwność i takie okazywanie prawdy, jak ja to widzę, ludzie mogą lepiej coś widzieć. A może... Ja już pan powiedziałam, moje działanie jest celowe. Moja naiwność może być nawet celowa. To chyba mądrym to nie muszę nawet, nie powinnam się nawet odkrywać. No ale trudno, odkryłam się. A może pani wymieni to słowo
naiwność na pieszczotliwe? Panie Sobiczku, teraz to są poważne tematy. Radio kabaretowe skończyliśmy. To już nie jest kabaret, to jest poważna sprawa. No dobrze. Panie Sobiczku. No. Więc jeszcze co do tego Olszańskiego. I on. A pani Jano, przepraszam. Bo jak pani poruszyła Olszańskiego, to ja pragnę przypomnieć, że do tej pory nie ma... Nie, tylko pani powiem. Do tej pory nie ma żadnego odzewu co do, przynajmniej ja nie słyszałem, co do śmierci Nawalonego. I nie będzie. Więc panie Wojtku, ten ruch, który powstał i tak gromadzi właśnie tych ludzi wokół walki o Polskę, o wiarę już, w tej chwili to już się wykrystalizowali, nawet walka o wiarę. Tylko jaką wiarę? Będzie z Salezjaninem, który znowu z Ordo, czyli judaistyczną religię Janopawłową kreuje. Czyli jeżeli oni się przyłączą do takiego Salezjanina, a jeśli jest w tym szambie tego Watykanu, no to innej nie kreuje. No to niech pan zobaczy, jakie tu zakłamanie na Olszańskim wychodzi, który to dopiero zrzuca kolejne skóry swoje wężowe. Dopiero był tym, już tym. Teraz go mam na etapie obrońcy wiary, bo dzieci to on bardzo będzie bronił. Bardzo będzie przed tą demoralizacją dzieci bronił. Tylko z kim? Z Kościołem, który do tej demoralizacji tych dzieci doprowadził? Jakie to są sprzeczności, jakie to są, za przeproszeniem, idiotyzmy, w które tak inteligentny ułam wchodzi? Bo ja, przyznając się nawet do tego księdza Woźnickiego, to pomijając wszelkie animozje między nami, to ja wiem, że ten ksiądz Woźnicki to, co mówi, i odbiegam dalej, znowu mówię od intencji, tylko od samych argumentów, którym się posługuje, są słuszne i w pełni zasługują na to, żeby je powielać, bo walczy z heretycką, satanistyczną, judaistyczną wiarą, którą nam wszczepili ojcowie Kościoła posoborowego, a w znacznej mierze, wielkości, ilości zrobił to JP2. I znów pani Janno... Jest jego dzieckiem, a Olszański podobno z judaizmem walczy. I znów? Więc, tak samo i Ryżobrody. Więc proszę państwa, proszę sobie zobaczyć... Pani mnie chyba nie słyszy, pani Janno. Pani mnie słyszy? Halo? Teraz tak. A no właśnie. I znów pani tutaj prześmiewczo albo pieszczotliwie ten temat tłumaczy. Ja jeszcze raz przypominam, to jest taka moja kontrofensywa, że robi to, zgadza się, tematyką, której również jestem za, natomiast pytanie, z czyich ust to wychodzi? Z osoby, która wcześniej wyrobiła sobie opinię, będącą pośmiewiskiem, człowiekiem niewiarygodnym, w ten sposób, by zatrzeć ten realizm, który my również powielamy. Ten realizm. Natomiast nie powielam całkowicie osoby pana Woźnickiego. Ponieważ, jeszcze raz powtarzam, gdyby on był stały w swoich uczuciach, już tak prześmiewczo również powiem, wtedy jest wszystko okej. Okay. Ale chwiejność jego doprowadza do niewiarygodności, mówiąc w sposób delikatny. Tak, pani Janno. No słusznie. Z tym się zgodzę, panie Wojtku. Niemożliwe, pani Janno. A ona wynika właśnie... I niepieszczotliwie, i niepieszczotliwie oczywiście, pani się ze mną zgodzi. No, ja uważam, że pieszczotliwie. No, pani Janno, to dopiero teraz będą komentarze. Panie Wojtku, słabość ma każdy człowiek. Ksiądz, jeszcze raz powtarzam, też jest narażony na słabości. Słabości słabościami, ale odwaga, z jaką mówi te rzeczy, mówi je. A to, że właśnie ta jego słabość, moim zdaniem, ta jego słabość i to kuszenie jest tu widoczne, no to ja to tak widzę, panie Wojtku, więc dlatego mówię, pieszczotliwie mam słabość dla słabości księdza Woźnickiego, tak bym to nazwała. Już chyba lepiej się nie da. Ja mam słabość dla słabości księdza Woźnickiego. Rozumiem. Bo u mnie słabość,
świadomość, panie Wojtku, jeżeli już jest długo nadwyrężana, przeradza się wręcz w wielką siłę uderzeniową. Więc może się to tak skończyć jak i z Olszańskim. Na razie mam słabość do księdza Woźnickiego. Przyznając mi rację, pani Janno, w tym temacie, to ja tylko zapytam. Pani Janno, czym ja sobie zasłużyłem na tyle szczęścia? Pani Wojtku, nie ksiądz, tylko prawda, którą mówi. Mówi. Mówi tą prawdę i ja tą prawdę się, prawdą się dzisiaj posłużę. Bardzo dobrze. Więc tak, cytuję ksiądz, ja zapraszam na dzisiejsze kazanie i zwolenników tego księdza i przeciwników tym bardziej. Naprawdę. Zapraszam. Czyli najpierw pani Janno, czyli najpierw proponujemy, żeby wszyscy słuchacze obejrzeli Radio Bez Rozumu, wtedy się świetnie rozluźnią, a później pana Woźnickiego, tak? W takiej kolejności. Nie, ja bym proponowała w odwrotnej. A ja bym mimo wszystko proponowała, bo to jeszcze jest ciężki temat, bardzo ciężki, dający do myślenia. Może niektórych nawet bardzo zasmucić, zdołować, bo tu będą piękne słowa powiedziane, mądre słowa. No to ja bym proponowała najpierw tak się umartwić, bo tu mamy nawet Wielki Post, pasuje, a później troszkę sobie dać ulgi i trochę się pośmiać. Czy zauważyła pani, jak ja się świetnie czuję, swobodnie, dzięki właśnie Michałowi z Radia Bez Rozumu? Dlatego ja uważam, że ta kolejność jest lepsza. No to już kwestia wyboru. Dajmy wybór naszym słuchaczom. Niech oni sobie wybiorą, czy wolą się najpierw umartwiać, potem śmiać, czy najpierw śmiać, a potem umartwiać. Oboje. Obydwaj Michałowie, czy Michały, nie wiem. No... czadu wczoraj dały, no, ale jeden wczoraj, drugi dzisiaj, no, ale jeden i drugi, panie Wojtku. I teraz tak. Zacznę od rola światowa bestii, jak my to nazywamy bestii. Oczywiście tu chodzi niewydrapanych, ksiądz Józef Kruszyński. I tu się ksiądz upomina, dlaczego właśnie Józef Kruszyński nie jest cytowany, nie jest znany. Kapłani nim się nie posługują. Ja to o tym już dawno mówię. Dawno mówię o tym, że ksiądz Józef Kruszyński powinien być rozpropagowany na dużą skalę i przez wielu tak zwanych youtuberów, z których to się właśnie Michał prześmiewa, że to żydotuberzy, czy jakoś tam ich nazwał, ale właśnie tak, tu bym się zgodziła. Ci wszyscy, co zamilczają takie prawdy, no to tu się nie mylił w tym kontekście. Natomiast tak nie chcą, co ci się powiedziało prawdę. Chciałeś ugryźć Putina, a ugryzłeś tych właśnie wszystkich youtuberów mieniących się katolikami, a dla mnie to są żadni katolicy. Żadni katolicy. No łącznie z tobą, Michał, przykre to, ale tak jest. Więc tak, rola światowa bestii. Żydzi przepraszam, no i będę się myliła, jakby ksiądz to mówił, to by mówił. Niewydrapani, rozproszeni na świecie. Jedne i te same, dążenia mają, ponieważ ich charakter urabia jedna i ta sama religia talmudyzmu. Zwróćmy uwagę choćby na jeden charakterystyczny rys psychologii niewydrapanej. Oni nigdy nie uznają własnej winy do innych ludzi i narodów. Czy to pojedynczo, czy jako zbiorowość. No to jest cecha, powiedziałabym psychologiczna, ja bym powiedziała, to jest cecha duchowa. Bo jeśli faktycznie dzieci diabła nigdy się w piersi nie uderzą. Nie ma takiej opcji. Wręcz przeciwnie, pani Janno. Ja bym powiedział, że diabelską zaczną się śmiać tej naiwności ludzkiej, bo przecież mowa o nawróceniu tutaj nie wchodzi w rachubę. Tak jak żeśmy wcześniej mówili. Dzieci diabła się nigdy nie nawrócą. Bo jest pewien etap, który przechodzi już w coś takiego, co jest dla nich najbardziej korzystne i będą tylko robili maksymalnie wszystko, by to jeszcze bardziej potęgowało.
a będą wykorzystywali przede wszystkim właśnie naiwność ludzką poprzez formę tolerancji, czyli zmianę doktryny Kościoła. To się zrobiło po Sororowie, pani Janno. No właśnie, nigdy dość. Nigdy dość. W kółko trzeba powtarzać, panie Wojtku, kto nam te wartości judaizmu, talmudyzmu zaprowadził w kościele i wmówił. I to się rozeszło z państwa na całe, przepraszam, z kościoła na całe państwo. Tu jest zraniony kościół, ale i państwo nasze. Więc nigdy za dość przypominania, że ten judaizm talmudyczny wprowadził do kościoła JP2. I dziś pójdą za kraty, mówi ksiądz, ci, co to przypominają. Tak, ci, co to przypominają, przypomną słowa księdza Józefa Kruszyńskiego, jakże na antypodach do słów waszego świętego Jana JP2, no to ci, którzy będą teraz nawet przypominać słowa księdza Józefa Kruszyńskiego, już za to pójdą za kraty. Już tylko za to. My możemy, pani Janno, tylko... Tak się wszyscy biją. My możemy powiedzieć tylko jedno. Wszystko jest dla ludzi. My od siebie. Tylko na jak długo? Tak, tym bardziej jest to śmieszne, że taka wielka Polska katolicka, tylu tu jest tych youtuberów broniących tej wiary. I to są wszystko, panie Wojtku, nie obrona wiary, ale takie, no takie czarowanie ludzi, takie czary-mary, co to ja nie zrobię, a nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz, goju. Ja to przypomnę jeszcze właśnie słowa pana Grygucia. I czego tu nie rozumieć, nie rozumiesz, nie rozumiecie, goje, że trzeba zacząć od podstaw, od przywrócenia kościoła na nogi, jak to się mówi, bo stanął do góry nogami. Dzięki waszemu świętemu. To ja bym pani Janno... Ryżobrody nie powie nic na jego temat. To ja bym powiedział pani Janno, odwrócił słowa pana Grygucia. Czy jest coś, co jesteście w stanie zrozumieć, goje? No, też tak może być. Czy rozumiecie, goje? Czy jest coś, co jesteście w stanie zrozumieć, goje? Bo jeżeli używamy słowa goj, no to myślę, że to jest lepsze określenie. Bo goj to już jest po prostu choroba. To jest mentalność, abym powiedział, całkowita jej destrukcja. Bo tutaj, mówiąc te słowo, pani Janno, nie możemy liczyć na jakąkolwiek poprawę. Nie, to już jest za późno, tym bardziej w dzisiejszych czasach. Te słowa tego Józefa Kruszyńskiego, nic dodać, nic ująć, właśnie jeżeli się nie powróci, nie oczyści kościoła z nauk Janów Pawłowych, nic się do przodu nie posunie ten żółw. A ten wielki żółw ma powoli iść i przeciwstawić się bestii. Teraz dalej. Ksiądz Woźnicki, drugim autorem jest ksiądz Franciszek Sardo i Salvani. I ten liberalizm jest grzechem. Bardzo mi ta lektura też pasuje. Bo chyba najbardziej to księdzu powinna ona doskwierać, proszę księdza Woźnickiego, bo cytując tak dobrą lekturę, dalej nie widzi sprzeczności w swoim panu, Ryżobrodym, który tutaj to jest znakomitym przykładem tej książki. Liberalizm jest grzechem, panie Ryżobrody. To pan o tym nie wiesz? Pan, który głosisz te wszystkie katolickie hasła i mieniący się przywódcą ruchu narodowo-chrześcijańskiego, on powinien ją mieć w jednym paluszku. I to księdza to nie dziwi, proszę księdza Woźnickiego? Pani Janno. Nie dziwi bardzo. Pani Janno, ja przypominam, że pan Woźnicki zmienił taktykę, obwinia o wszystko jego kolegów, jak sobie przypominamy, prawda? Czyli mówiąc krótko, jest tylko on, jak Hubal. No niedługo go porówna do Hubala, pani Janno. Jeżeli to nie nastąpiło może w międzyczasie, bo nie śledzę kompletnie, pani wie lepiej. Natomiast liczy na to, że wszystko pójdzie na
Konfederatów. Nie, 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 panie Woziński, nie uda się to panu, ponieważ karty w Konfederacji rozdaje Ryżobrody. To wszystko. Tak, proszę księdza Woźnickiego, nie uda się to księdzu, bo mam nadzieję, że świętej pamięci Witek nie umierał za pisząc tą piosenkę i śpiewając tą pieśń nawet. Nie umieraj Polsko. Proszę Polsko, nie umieraj. Proszę Polsko, nie umieraj. Proszę Polsko, to nie umieraj. On, Witek, nie umarł za Ryżobrodego prawdy. Mam taką nadzieję i tam z nieba będzie nam jakąś, myślę, wsparciem nam będzie i pomocą. Pani Janno, nie umieraj Polsko, panie Woźnicki, pod latarnią źle się stoi. To wszystko. Tak, to tak, to tak, taka odskocznia, ale ważne. Przypominajmy Witka, przypominajmy muzyka z ulicy, żeby jego śmierć nie poszła na marne. A ta pieśń ostatnia, to powinna stać się naprawdę drugim hymnem Polaków. Mądrych, świadomych Polaków. I dalej tak. Proszę księdza Woźnickiego. Cytując oczywiście za księdzem Franciszkiem Sardo. Złodziei. Przepraszam, bo to pisałam na szybko. Nie ma bardziej żałosnych złudzeń niż prawda, która potrzebuje wielkiej liczby obrońców i przyjaciół. Czyli, panie Wojtku, prawda nie potrzebuje dużej liczby. To, co nieraz mówiliśmy, co cytowałam kiedyś tego Francuza z książki, tam pewne cytaty, który mu właśnie mówił, że nie potrzeba wielu. Ale to muszą być ludzie faktycznie z krwi i kości, ani cal do tyłu. I tu ksiądz Woźnicki wreszcie coś powiedział o chłopach, panie Wojtku, bo on zawsze te baby, tak po tych babach, po nas babach tak jedzie, no bo my faktycznie jesteśmy skażone tym Elinym grzechem, jak to ksiądz mówi, i my potrzebujemy mężczyzny, który nas będzie bronił często przed samymi sobą. I ja się z tym zgadzam. Ja się z tym w pełni zgadzam. My kobiety potrzebujemy twardości męstwa, dla obrony przed naszymi słabościami, uczuciami, właśnie naszymi słabościami, które często nam mogą w tej walce przeszkadzać. I po to powinniśmy mieć twardych, mocnych chłopów za plecami, a nie takich, nie takie miernoty. Czy daje sobie pani sprawę z tego, co by było, gdybym ja to powiedział? Nawet jeżeli pani to mówi, to też pani nie darują. Pani Kotula, minister... pseudo-minister, jak ja to mówię, edukacji seksualnej. Pani tego nie daruje. A, panie Wojtku, ja na takie baby to mam, nie powiem językiem młodzieżowym, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Kalafiorem nam to wisi, pani Anna. Kalafiorem nam to dla wisi. Dla mnie to nawet, wie pan, mówienie bab, jak ja mówię słowo baby, to wy się tam baby, które nas słuchacie, nie obrażajcie. Bo ja jestem chłopka, ja mówię językiem prostym i dla mnie ludziska to właśnie brzmią bardzo miłośnie, a ktoś może się za to obrazić. A baby? Jeszcze bardziej. Baby, niech wrócą proste, ciernieżne baby, niech wezmą wałki w ręce, grabie i co mają i leją i wrogów i tych chłopów ciapy, które mają koło siebie. No to pani Janno, no to trzeba przypomnieć, no. Danutę Rin, gdzie te chłopy? Dokładnie. No gdzie te chłopy? Ksiądz zauważył, że chłopy też są winne, bo cały czas księże Woźnicki jechałeś tylko po tych biednych, nieszczęsnych babach. I głupie, i takie, i siak. Wszystkie winy nasze, wszystkie. No tak nie jest, bo my potrzebujemy chłopów z jajami. A chłopy pani Janno dzisiaj? O chłopy. A chłopy pani Janno dzisiaj zmieniają sobie płeć. No właśnie, tam już jaj nie ma, nic nie ma, panie Wojciech. Och, pani Jan. Ani imienia nie ma, ani nazwy. Nie oczekiwałem takiej dokładności. Pani Wojciech. No, bo robi się... To było pieszczotliwie. To było pieszczotliwie. Nie, pani Jan, to było pieszczotliwie. Sama upominałam pana, żeby nie było śmiesznie, a robimy sobie tu faktycznie jaja. No ale taka jest prawda. To o wielu ludzi świadomych już nic. Gdzie te chłopy? Gdzie te chłopy? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Dalej.
nie ma. To znaczy jajka są oddzielnie, a chłopy oddzielnie, tak? Pani Anno. Nie, to wszystko jelmogiem z cukrem. To są właśnie takie, za przeproszeniem, pipy. Dobrze, że nie z miodem. Pasuje ta nowa wiara. Panie Wojtku, dlatego chodzą na tą nową mszę, bo tam jest miło, tam ksiądz chwali, tam można mieć właśnie, za przeproszeniem, w rozporku kogiel mogiel z cukrem, a nie jaja. No brzydko to powiem, ale taka jest prawda. Czas najwyższy mówić tą prawdę jasno i wyraźnie. Bo gdyby mieli jaja, to by wyszli z tych kazań. Nie znieśli, ich uszy by nie zniosły takiej babskiego paplania tych księży, bo to są baby, tylko takie pipy, którzy te kazania mówią dziś. Znajdź mi pan, panie Wojtku, takiego siermiężnego, faktycznie księdza, który mówi jak ksiądz, jak kawał chłopa. Ja takich nie widuję. Pani Janno, to nie są baby, to są purchawy. Tak nazwijmy. Także, no panie Wojtku, zeszliśmy trochę na tematy, no na te tematy gender, wróćmy jednak do poważnej sprawy, do prawdy. Do prawdy, która nie potrzebuje wielkiej ilości obrońców. To są słowa bardzo ważne. I tu odniosę od razu do tej naszego kanału, że my nie potrzebujemy, już to nieraz mówiliśmy, żebyśmy mieli 30 tysięcy. A z tego 1000 by było myślących, a 29 idiotów. Nie. Nie potrzeba nam takich słuchaczy. Niech oni sobie tam mają pełno kanałów, niech sobie słuchają innych. Wie pani co, pani Janno? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. No bo wiadomo, że im większa ilość ludzi pewne rzeczy pojmie, tym większa szansa, by stanęli po tej dobrej stronie. Z drugiej strony, jak patrzymy od naszego punktu widzenia, że naturalnie wolimy mieć 1000 pewnych osób niż 29 tysięcy idiotów. To jest logiczne. Bo cóż z tego, że oni tego słuchają? I po co? Po co się torturują, oglądając nasze programy, jeżeli do tego miałoby dojść przykładowo? No bez sensu. To ma pani rację. Halo, pani Janno. Ja panią chyba wytrącam z rytmu, co, pani Janno? Za często panią wytrącam z rytmu? Nie. Teraz to się przyznaję, mea culpa. Pisałam tak szybko kazanie księdza, że ślawizuję sama do sobie. A pani Janno, jak pani chce, to ja tam zawsze coś mogę powiedzieć po swojemu. W razie czego, jakby pani coś szukała. Tak, no ja tu bardzo szybko pisałam, a jak piszę szybko, to się czasem niestety nie doczytuję sama po sobie. No ale to już słuchacze nieraz pewnie słyszą, jak tam dukam, bo czytam własne zapiski, a ja to robię niedbale. No piszę jak kura pazurę. No nieistotne. Ludziom tym, liczby, takim ludziom, co to idą na ilość, a nie na jakość, liczby wydają się synonimem siły. Prawda? Tak jest. Wielu myśli, że jak ma tłumy za sobą, to ma siłę. Wyobrażają sobie, że mnożenie niejednorodnych ilości, to jest ważne słowo, niejednorodnych ilości jest mnożeniem mocy. Nie, nie jest tak. Prawdziwa siła i moc polega jednak bardziej na natężeniu niż na rozciągłości. Panie Wojtku, niech pan się do tego odniesie. Proszę bardzo. Niejednorodności, tak pani powiedziała. Czyli nie można tego scalić. Nie można tego scalić. Po prostu zwyczajnie. Nie można tego powiązać. Bo jedno drugie się wyklucza. I ja to porównam do Konfederacji. Po to właśnie zrobili indywidualizm Konfederacji, by nie mogli odpowiadać za całość. Rozumiecie? To jest dokładnie to samo. Tak. Nie ma tej zaprawy. Stanowiąc. Nie ma. Nie zejdzie się. Ale jest to robione, pani Janno, w wielu przypadkach celowo. By ona nie miała możliwości się związać. Zwyczajnie. Łączcie ludzie kropki. Do tej prawdy. Właśnie, żeby mieszać. Żeby do tej prawdy nie dojść. Tak. Tak, dokładnie. Oczywiście. Tak to wygląda. Bardzo dobre stwierdzenie, pani Janno. Rewelacyjne wręcz. Bardzo. Dlatego ja pana poprosiłam, żeby to jednak zacytować dzisiejsze to kazanie księdza, bo ono jest naprawdę... I to było dzisiejsze, pani Janno? Wiele tych kazań jest dobrych, a
To było dzisiejsze, tak? Kazanie? Tak, dzisiejsze poranne, msza święta 18. Zachęcam do tego kazania naprawdę. I zwolenników, jeszcze raz się powtarzam, i przeciwników. I nawet takich, którzy, wie pan, no mają tego księdza za totalnego wariata. Nie, pani Anno. Słuchajcie, ludzie, nawet tego wariata. Przyjmijmy inną opcję. Każdy, kto próbuje naprawdę wyciągać wnioski, powinien słuchać i wrogów, i przyjaciół. No to jest... Oczywiście. To jest, jedno i drugie jest bardzo istotne, ponieważ u wrogów możemy wyciągnąć bardzo wiele rzeczy i przekuć to na swoją modłę, tak? Bo tak często jest, że oni się posługują odwrotnością, a tym samym demaskują się. A u przyjaciół, no to już zupełnie inna sprawa, też można wyciągnąć bardzo dużo, jak i również jakieś błędy, bo u przyjaciół mogą być błędy. U nas też mogą być błędy, wiadomo. Dokładnie. Natomiast u wrogów, no to jest pewien cel. Ale oni też nie mają kontroli, bo weźcie pod uwagę jedną rzecz. Jeżeli się coś robi bez serca, to ta kontrola jest nie taka mocna. Oni się gubią. I to jest sercem, jak ktokolwiek robi, nas jak obudzić w nocy, pani Janno, obojętnie o której godzinie, to my będziemy zawsze mówić tym samym głosem. To opowiadał Albin Siwak. On zawsze, obojętnie o której porze dnia i nocy, zawsze mówił to samo. A ja też, teraz mi się też nasunęła taka myśl, odsyłam Państwa do dwóch ksiąg, Mądrości Syracha i Księgi Mądrości. Tam w Mądrości Syracha dużo pisze na temat tego, jak ci, co nas krytykują, niekoniecznie muszą być naszymi wrogami. I to mówi o tym Księga Syracha. Ja jak byłam młoda, pamiętam, jak szukałam sobie przyjaciół, to tam korzystałam z tej księgi. Właśnie czytając, że prawdziwy przyjaciel to jest taki człowiek twardy, który ci powie prawdę, która cię nawet zaboli. To jest krytyka obiektywna, pani Janno. I cię tak będzie głaskał i będzie cię tylko lizał za przeproszeniem. To nie jest przyjaciel. Od takich ludzi, dlatego ja to często nawiązywałam do tego, że od miłych ludzi trzymajcie się ludzie z daleka. Prawdziwy przyjaciel to cię przyciśnie, aż ci kości zabolą, ale też opieprzy, aż ci się sumienie ruszy. No tak to jest, no. Oczywiście. To starzy ludzie zawsze wiedzieli. To ten kościół posoborowy wszedł właśnie w tą nadmierne miłosierdzie, wykrzywione miłosierdzie, wykrzywioną miłość, wykrzywioną tolerancję i wykrzywioną prawdę, która w efekcie, głaszcząc nas, nasze dzieci, doprowadziła do padliny, do smrodu, jakiego w historii nie było. Bo właśnie nikogo nie było w stanie, z tych ludzi kościoła, nikogo nie było w stanie na powiedzenie prawdy. Tu to zgniło, a rozlała się zgnilizna na świat, na Polskę. Nieodwrotnie. Ja to powtarzam i powtarzać będę. To nie świat się zepsuł i zepsuł się Kościół, tylko się Kościół zepsuł, a jego zgnilizna się rozlała i zaczadziła owce swoje. Zgnilizna. No, Kościół, tak, Kościół to są mury, natomiast nie ma pielęgnacji tych murów tak jak należy, ponieważ posoborowie zniszczyło wszystko od A do Z. I o to tu chodzi, prawda? Jaka? Pani Janno, w katedrze w Szarta, to jest jedna z najbardziej znanych w Europie katedr w Szarta. Olbrzymia. Byłem tam ze swoim przyjacielem. Akurat weszliśmy w momencie, kiedy organy zaczęły grać. Nawet sobie nie wyobraża się, jaka to jest moc, jaki to jest dźwięk w tych olbrzymich komnatach, bym powiedział. Wysokość, akustyka, coś pięknego, aż się włosy podnosiły z wrażenia. I wyobraźcie sobie, że w jednej z sal przemalowali tą salę na ten kamień, stary kamień, na kolor różowy. To było, mój przyjaciel ma 2010 rok, jak przyjechał. Mniej więcej. To zobaczcie 14 lat temu. 14 lat temu. Już takie rzeczy robili w tego typu miejscach. To jest celowe niszczenie wartości kościoła. Kolor różowy. Kamień. Gdzie to się piaskuje. Tak, pani Janno? No, oni się już przygotowywali do tego.
tego, że będzie różowo i tętowo w kościele. No przecież jeszcze przypomnę tą moją rozmowę z księdzem z Radia Maria 2019 rok. On tam w nerwach huczał na mnie, że i tak kościół cała na lewo skręci. I ja się będę musiała pokochać tych, bo to są nasi bracia, ci homoseksualiści. Trzeba kochać każdego człowieka. No i całe te wypierdy gadane dzisiaj przez dzisiejszy kościół. 2019 rok to był 1 września. Huczało mi to w uszach. No i macie ludzie, macie. Ja o tym dawno wiem. A wyście się dowiedzieli, bo wam musiał Franciszek tęczowy tyłek pokazać. Pani Anno. Ale dalej. Panie Wojtku. Już, to tylko dokończę. Dokończę tą myśl. Proszę zwrócić uwagę, transformacja. Wcześniej nazewnictwo w stosunku do tych osób były konkretne, prawda? Natomiast dzisiaj mówi się inaczej kochający, a w najbliższym czasie będzie lepiej kochający. Tak, to się nie zatrzyma nawet na homoseksualizmie, panie Wojtku. Nie. To już grozi pedofilia na całego, zoofilia, nekrofilia, to już wszystkie wyzwoczenia tam pójdą. Wszystko, wszystko. Za uderzenie. Tak. Dlatego wracając, prawdziwa siła i moc polega jednak bardziej na natężeniu niż na rozciągłości, co pan jako ćwiczący trochę i pan Marek, którego pozdrawiam, i panią Ewę, również, bo wy tam te sztuki walki ćwiczycie, to pozdrawiam ich tak serdecznie i wie, on wie, o czym ja mówię i pan wie, o czym ja mówię, bo jeżeli ktoś ćwiczy, to wie, że siła polega na natężeniu, a nie na rozciągłości. Chociaż na rozciąganiu też. Teraz tak, zadowalanie się wzrostem, czyli wzrostem siły, wzrostem ilością, bez oglądania się na wartość wzrostu, to nie tylko gromadzenie fikcyjnej siły i narażanie się na paraliż posiadanych już mocy przez zator trudny do poruszenia. Nie wiem, czy to jest zrozumiane, panie Wojtku, czy jeszcze raz? Proszę bardzo, pani Janno. Zadowalanie się wzrostem bez oglądania się na wartość wzrostu, to nie tylko gromadzenie fikcyjnej siły i narażanie się na paraliż posiadanych już mocy przez zator trudny do poruszenia. Ja to tak rozumiem, że zadowolenie z większych ilości, czyli z większych mocy, doprowadza w efekcie do sparaliżowania już tych posiadanych. Czyli nie warto jest ich na ilość, to co uczy nawet Pismo Święte, tylko na jakość. Bo jeżeli się otworzy ilości drogę, to może dojść do takiego zatoru, no taki zator jak w organizmie. Pani Anno, zator może załatwić taką... Ja to wytłumaczę po męsku, jako sportowiec. Otóż testosteron. Pani Janno, to jest hormon, który właśnie odpowiada również i za siłę. Testosteron. W związku z tym, jeżeli robimy to w taki sposób, jak pani to tutaj opisuje, to idzie dokładnie odwrotnie. Zaczyna być spalanie tego hormonu. I dlatego wszystko należy dawkować w odpowiedni sposób, a przede wszystkim jeżeli się cokolwiek robi w sporcie, to z głową. Ponieważ przemęczenie tak zwane mięśni, jeżeli już tak możemy to określić, po sportowemu, doprowadza do zaników. I to jest zupełnie normalne, tylko bardzo mało ludzi to wie. I teraz mamy, pani Janno, również pewne społeczeństwo dzisiaj, w szczególności, którzy łykają te chemikalia, by podnieść tą masę mięśniową. To jest już kwestia głupoty, w pewnym stopniu też narcyzmu. To cechuje bardzo często ludzi prymitywnych wyjątkowo, którzy nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego, co robią, bo stają się kalekami,
Bardzo wiele osób przez to umiera. Ale najważniejsze jest dla nich, by osiągnąć sukces, przykładowo w kulturystyce, prawda? I on potem może odejść. Zobaczcie, jak uszkodzona jest mentalność w takim człowieku, jeśli chodzi o te rzeczy. Dlatego ilość, a wartość tego, to są dwie różne rzeczy. Możemy pani Janno, ćwiczyć bardzo dużo, bez głowy i nie będzie widać kompletnie żadnego rezultatu. Natomiast możemy poświęcić to w odpowiedni sposób, przykładowo 3-4 razy w tygodniu, zaznaczając oprócz tego, że pewne partie nie powinny być z dnia na dzień powtarzane, tylko dać im odpocząć. Tak wygląda prawidłowy trening, prawda? Jeżeli ćwiczymy codziennie, bo sportowcy zawodowi są zmuszeni, to też nie możemy przekraczać pewnego czasu, jak i również natężenia. To wszystko musi być dawkowane i to też od strony indywidualnej, jeżeli już wchodzimy w profesjonalizm. No spędziłem, pani Janno, kupę czasu w sporcie i jeśli chodzi o tą teoretykę, to trochę wiem, nie zrobiłem sobie krzywdy, wręcz przeciwnie, wielu ludziom nawet wskazywałem, jak powinni ćwiczyć, by sobie nie narobić bigosu. No ale nie będziemy się teraz skupiać, pani Janno, na ćwiczeniach, natomiast to stwierdzenie jest według mojego mniemania też bardzo dobre, bo to można podciągnąć pod wszystko. Tak, i kontynuuję dalej księdza Sardo. Z książki oczywiście, jakby ludzie tutaj się pogubili, i liberalizm jest grzechem. Tak, panie Ryżobrody, jest grzechem. I dalej tak, wiara posiada własną moc, której udziela swoim przyjaciołom i obrońcom. To nie odważni ludzie, to nie oni dają moc prawdzie, lecz to prawda zbroi ich we własną energię, czyli siłę. To jest przepiękne. To jest magnifique, jakby pan powiedział po francusku. To jest sensus fidelium naszej... Pani Janno, proszę jeszcze raz to powtórzyć, te słowa, żeby je zaznaczyć. Już to całość przeczytam. Mhm. To nie oni, czyli jeszcze raz, wiara posiada własną moc, której udziela swoim przyjaciołom i obrońcom. Ale to nie oni, to nie odważni ludzie, to nie oni dają moc prawdzie, lecz to prawda zbroi ich we własną energię, czyli siłę. Dzieje się tak pod warunkiem, że używają oni tej mocy w jej obronie, czyli w obronie prawdy. Jeżeli ktoś używa mocy w obronie prawdy, to on nie będzie, to już teraz ja dokończę, nie będzie miał lęku. Bo nasze pismo mówi, prawdziwa miłość do prawdy usuwa lęk. Tak. To się też dopełnia. Pani Janno, w zupełności się zgadzam z tym, co pani powiedziała tutaj. Gwiazdy na niebie srebrzyste, a imperatyw moralny w górze. Naprawdę w tych sprawach zobaczcie, jak zachowywali się kiedyś prawdziwi mężczyźni jaśni na wojnę. Gdzie byli przepełnieni właśnie tą swoją wiarą, prawdą, zasadami, wartościami. Dzisiaj? Zapomnijmy. Teraz, panie Wojtku, jeśli pan pozwoli, przepraszam, że przerwałam, coś jeszcze chciał pan powiedzieć. Pani Janno, oczywiście, czy ja bym się mógł sprzeciwić? Bo mam taki natłok myśli, że pogubię się, a ja tu chciałam pozamiatać księdza naszym językiem mówić, no ale trochę go muszę pozamiatać i zakończyć tu. Zakończyć tu właśnie, że w pewnym momencie ksiądz odniósł się od tego, że nie możemy... przepraszam, muszę Lotkę wypuścić, sekundeczkę. Mm. Chodź do was. Proszę bardzo. Przepraszam, panie Wojtku, ksiądz odniósł się do tego, że nie możemy być jak dzieci, czyli no nie możemy się bać, być tacy naiwni i tak dalej. I tu odniósł się od razu z wycieczką do pana Brauna, który to powiedział, że pan Braun to często tak mówi właśnie, że
chcecie być jak dzieci, czyli tak jakby nas przestrzegał przed tym dziecinnym rozumem. No to ja tutaj proszę księdza Woźnickiego, zacytuję księdzu, przepraszam, że się to tak odniosę, ale do Jeremiasz, prorok Jeremiasz, rozdział 4 z księgi proroka Jeremiasza 23:06. Nie będę cytowała tego całego, bo nam kobietom nie wolno uczyć Pisma Świętego, ale do tych słów się chciałam odnieść. I rzekł Pan do mnie, nie mów, że jestem dziecina, bo na wszystko, na co Cię pośle, pójdziesz i wszystko, cokolwiek Ci rozkażę, mówić będziesz. Nie bój się oblicza ich, bo ja jestem z Tobą, aby Cię wybawić, mówi Pan. No i tu są słowa ważne. Nie bój się ich, kimkolwiek Ci ichnicy, ichnikowie by byli. To my się mamy ich nie bać. I teraz moje pytanie do księdza Woźnickiego. Jeżeli takim bohaterem według księdza, ciągle przypominanym, jest Ryżobrody, a on różni się od Konfederacji, to dlaczego się boi powiedzieć najważniejszej prawdy, którą głosi ksiądz, że prawdy Jana Pawła II są do lamusa, a nawet nie będziemy zanieczyszczać do lamusa, do spalenia. Dlaczego ten księże Woźnicki, ten twój bohater narodowy przyszły, jest takim tchórzem? To nie ma tego wszystkiego opanowanego? I teraz tak, jeszcze jeden cytat mój, co do, bo ja się nie zgodzę, że nie mamy być jak dzieci, bo być jak dziecko to nie znaczy być tchórzem i głupcem. Nie. Być jak dziecko to znaczy bez względu na to, w jakiej jesteśmy towarzystwie, dzieci tak mają. One wylepią prawdę i nauczycielowi, i księdzu, wszystkim w oczy to, co myślą. Więc Pan Jezus w poemacie Boga Człowieka zachęcał, żebyśmy byli jak dzieci. Właśnie w tym kontekście mówienia też prawdy. I zacytuję to te słowa, Panie Wojtku. Bądźcie prości, ja już to cytowałam, ale przypomnę, bo tutaj się one bardzo sprawdzają. Bądźcie prości, jak prosty jest Bóg, jak małe dziecko. Bądźcie prawdomówni w każdej chwili życia. Chcecie, by uważano was za dobrych, więc z nimi naprawdę bądźcie. Nawet jeśli jeden oszczerca chciałby powiedzieć na was coś złego, znajdą się dobrzy ludzie, aby stwierdzić nie, to nie jest prawdą, on jest dobry. Jego czyny mówią o nim. W Księdze Mądrościowej powiedziano, człowiekiem nikczemnym jest i nic po nim, kto chodzi z kłamstwem na ustach, a w sercu ukrywa podstęp. Stale przemyśliwa zło jest podmietą do kłótni. Tych 6 rzeczy w nienawiści ma Pan, a 7 budzi u Niego odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język, serce, co krew niewinną wylały. Ręce, przepraszam, co krew niewinną wylały. Serce knujące złe plany. Nogi, co biegną prędko do zbrodni. Świadek fałszywy, co kłamie i ten, co wznieca kłótnie wśród braci. Upadek człowieka złośliwego, no, ormowca też, za grzechy języka. Ten, kto kłamie, jest podstępnym świadkiem. Wargi upadnie. Wargi prawdomówne nie zmieniają się nigdy, ale u tego, kto używa oszukańczego języka, świadectwo jest zmienne. Słowa donosiciela wydają się proste, lecz docierają do samych wnętrzności. Nie ufaj, to co mówiłam często, bo ja to skracałam, teraz dopiero czytam całość. Nie ufaj miłemu głosowi, gdyż 7 ochyt w sercu ma. Choć się zatai nienawiść podstępnie, to złość się wyda. Wyda na zgromadzeniu. Kto kopie dół, wpada weń, a kamień wraca do tego, co go toczy. Stary jak świat jest grzech kłamstwa i niezmienna jest myśl mędrca na jego temat, jak niezmienny jest osąd Boży w odniesieniu do łgarza. Niech tak znaczy zawsze tak, a nie zawsze nie. Nawet wobec potężnych i tyranów. Stąd to moje na przekór możnym władcom i tyranom tego świata. Na przekór. A będziecie za to mieli wielką nagrodę w niebie. Powiadam wam, miejcie szczerość dziecka,
które instynktownie podąża ku temu, którego dobroć odczuwa. Nie szuka niczego innego, jak tylko dobroci. Mówi tylko to, co mu jego własna dobroć podsuwa na myśl, bez szacowania, czy powie za dużo i zostanie za to skarcone. Nie ma piękniejszej postawy niż postawa dziecka właśnie w okazywaniu prawdy. Nawet jak zostanie skarcony, to i tak powie, co myśli, bo to jest to czyste serce. Pan Jezus bardzo często, jeszcze zakończę, idźcie w pokoju i niech prawda będzie waszym przyjacielem. No, to jest najpiękniejsze zakończenie Pana Jezusa. Niech prawda będzie waszym przyjacielem. Natomiast postawa dziecka, które bez względu na sankcje powie, i tak powie, dostanie i tak powie, jest tu pięknym przykładem, że mamy być prości jak dzieci. Więc ja się tu nie zgadzam z panem Ryżobrodym, który nas odwodzi, żebyśmy nie byli jak dzieci. Oczywiście w pewnych sprawach to ma logikę, ale w sprawach wiary to akurat pan Jezus tu ma rację. Pani Janno. Teraz zakończę. No proszę bardzo. Do tych słów chciałem się odnieść. Szczere serce, prawdomówność dziecka. To bardzo dobrze, że pani właśnie to poruszyła. To jest bardzo istotne, ponieważ w dzisiejszych czasach faktycznie od dzieci możemy tą prawdę usłyszeć bardzo często, ponieważ jeszcze się nie nauczyły kłamać się w tym środowisku, w tym bardaku. Jeszcze tych niezepsutych. Tak, tych niezepsutych. Natomiast ta bariera wiekowa jest coraz niższa. Dzisiaj 6-7-letnie dziecko, bo to jest uwarunkowane, gdzie się wychowuje, jest bardzo mocne w kłamstwie i wyrafinowane również. Od kogo może wziąć przykład? No tylko i wyłącznie ze szkoły i od rodziców. Drodzy Państwo, to są te dwie możliwości. Ewentualnie poprzez bierność rodziców, bo szkoła jest taka, a nie inna, w związku z tym tam nie możemy wymagać czegokolwiek. Natomiast od rodziców tak, prostowania. Jeżeli mamy pełną świadomość, co się dzieje dzisiaj, by te dzieci pozostały jak najdłużej szczere, wiarygodne, normalne, a tym samym były w przyszłości tymi, którzy ten świat zaczną naprawiać, bo inaczej nic tego nie zrobimy. Dlatego uważam, pani Jano, że te słowa, które pani dzisiaj przytacza, to jest początek myślenia przede wszystkim. Ten początek myślenia właśnie. Ta szkoła myślenia, ten początek. Bo jeżeli my poruszamy jakiekolwiek tematy, to jaki to ma sens w momencie, kiedy nie ma myślenia? Prawda? A jeszcze dodatek wchodzi, pani Janno, złośliwość u bardzo wielu ludzi. Również egoizm, który nie pozwala wyzwolić realizmu, prawdy. Bo każdy tylko ciągnie do siebie w pewnym stopniu, jeśli chodzi o tą sferę mentalną. A kwestia, czy robisz siebie idiotę, czy nie, nie wchodzi w rachubę, ponieważ poczucie wstydu zostało zjedzone na śniadanko w przedszkolu. Tak, pani Jano, proszę bardzo, bo nie chcę pani zbyt często przeszkadzać. Nie, ja już kończę. Ja już za chwilę podsumuję się, zanim to zrobię, to tak odnośnie... A, bo mamy już godzinę 25. O. Tak. I ja już kończę. Mm-hmm. Ja już kończę, ale jeszcze jedno słowo na temat tego, na tych złośliwości. My już po tak długiej walce, panie Wojtku, to nam się zrobiła żółwiowa skóra, można by powiedzieć. Żółwiowy, przepraszam, pancerz. Tak jak tu właśnie ksiądz Franciszek Sardo mówił o tym bojowym, żeby stworzyć bojowego żółwia. No chyba z myślą, że on ma mieć taką twardą skorupę, że te razy, te złośliwości, to mają się rozbijać o tą skorupę, panie Wojtku. I ja uważam, że tak jest. Na mnie naprawdę nie działają, nie mówię, że zupełnie, bo bym też zgrzeszyła pychą. Ale ja się uzbroiłam w taką skorupę, taki pancerz żółwia, idąc do tego boju. Już dawno się uzbroiłam i wiedziałam, że będą na mnie lane, że to, co zaczynałam mówić o Janie Pawle, czego nikt nie robił parę lat temu, no to przepraszam, ale cały wachlarz obelg się na mnie lał i kalumni. Także ten bojowy żółw jest twardy. Mówcie na niego, jak to się mówi, bo i rozbijajcie swoje kamienie. Ale pani Janno... O co chodzi, pani Wojtku? Kończąc... No. Tutaj pani pokazała nie
biorą to do siebie, że pani jest przykro jako pani wewnętrznie, do swojej osoby. Nie. Pani jest przykro, że ta prawda się nie przebija tylko i wyłącznie, że ta praca w swojej świadomości jest nie do końca wykorzystana, że nie do końca realizowana, tak bym powiedział, przez nas, że mamy większe wymagania, bo to, co tam na nas wyleją, to jest po prostu tylko świadectwem tego braku zrozumienia. Natomiast nie nas osobiście, bo mnie to też wisi kalafiorem, powiem pani szczerze, tylko mnie boli to, że proste mechanizmy są po prostu ignorowane w pewnym stopniu poprzez niezrozumienie. To jest nieszczęście dzisiejszego XXI wieku i uważam, że to przejście jest niemożliwe. Można tylko ukierunkować pewne rzeczy, a reszta to po prostu dyktatura w kierunku dobra. Nic więcej ja tu nie widzę, jak i również miłosierdzie walczące. To też jest w pewnym stopniu, bym to nazwał, dyktatura w kierunku dobra. Dobra, jeszcze raz przypominam, słowo dobro to jest zupełnie co innego. Jeżeli przymuszamy do dobra, to w ten sposób oszczędzamy te osoby. My jesteśmy wtedy w stanie uchronić wiele osób przed zagładą wręcz. Bo to dzisiaj mówimy o zagładzie, o niczym więcej. Po to została wprowadzona dyktatura dobra, w moim mniemaniu, poprzez to nazewnictwo w niektórych krajach, które zdało egzamin. Jak oni próbowali to zwalczyć na podstawie, na przykładzie Kaddafiego? No w końcu go zabili. I jak idioci, którzy tego nie rozumieją, odebrali to? No jaka tam to dyktatura w kierunku dobra, skoro i tak go już nie ma. Słuchajcie, i kto to powiedział? Z tego co pamiętam, właśnie Radio Bez Rozumu. Panie Wojtku, dyktatura w stronę dobra to jest sensus fidelium dzisiejszego wychodzenia z tego szamba, bo wszyscy w tym szambie pływamy. Jedni mają jedni na kłodzie, inni mają jakieś koła ratunkowe, wszyscy się próbują ratować, a wszyscy się topimy. Wszyscy się topimy. Więc dyktatura w stronę dobra jest sensowna, bo dobrem, tym dobrem jest prawda. I tak jak mówił Popiełuszko i to parafrazuję te jego słowa, bo niektórzy sobie tak upraszczają, zło dobrem zwyciężaj, czyli to uważali przez wiele lat, czyli naiwnością, tolerancją i tak dalej. Nie. Dla mnie to jest zło prawdą zwyciężaj, bo prawda jest dobrem. I jeżeli w takich kategoriach to będziemy postrzegać, to będziemy o prawdę walczyć. A jeżeli tylko, że zło dobrem zwyciężaj, czyli dobro to jest taki chłopek, roztropek, co nic nie robi, o nic mu nie chodzi, ze wszystkim się dogada i on jest dobry, no to nic nie wygramy. To zła nie pokonamy, przecież to jest takie logiczne i proste. Czy można zrozumieć, Pani Janno, czy można zrozumieć normalność poprzez przymus? Ja powiem pani tak. Tak. Dlatego, że odległość zrozumienia jest zbyt daleka od mózgu. Przymus powoduje już dokonany fakt. I w tym momencie ta osoba zaczyna kalkulować. No tak, przymusił mnie do dobra i to się opłaca. No do tego żeśmy doszli, pani Janno, dzisiaj. Że w ten sposób trzeba to tłumaczyć. Ja bym jeszcze inaczej widziała. Jak źli pasterze te tłumy baranków zapędzili właśnie na skraj, na urwisko samozagłady i zapaści, no i szli, no bo mieli pasterzy, uwierzyli im. Tak musi się znaleźć taki dobry przywódca, dobry pasterz, który też zastosuje tą dyktaturę w stronę dobra, czyli każe tym owcom iść w drugą stronę. Po prostu odwiedzi ich od przepaści. To jest też logiczne. Jedni te owce zapędzili, to też była dyktatura. Mimo, że duchowa, ale dyktatura, której te owce podlegały. Poszły za fałszywą nauką. Więc dzisiaj taka sama dyktatura, tylko w drugą stronę, musi odwrócić ten porządek rzeczy. No, ja to tak widzę, panie Wojtku. Może ja się mylę, może wszyscy mają rację. Pani Janno. Pani Janno, to ja jeszcze do pani teorii dokopcuję. Albin Siwak w
książce. Chciałbym dożyć takich dni. Jeden kierunkowskaz. Czosneczek. Drugi kierunkowskaz Polacy. Macie wybór? Jest to w pewnym stopniu również i dyktatura. W kierunku dobra, bo tam jest poprzez książkę Agnia Siwaka. Nie wybór, przepraszam, najmocniej, tylko nakaz w pewnym stopniu poprzez perswazję tego wizerunku, drodzy Państwo. Tylko i wyłącznie. Oni, to jest dokładnie pokazane. Tu jest dla Was miejsce. Drogowskaz, Czosneczek. A tu dla Polaków. To jest też forma dyktatury w kierunku dobra. Ten drogowskaz, drodzy Państwo. Prawda? Wszystko zależy, jaka nastąpi ta interpretacja. W książkach Adina Siwaka jednoznaczna. Tak, Pani Jana, proszę bardzo. No ja chciałabym do księdza Wozińskiego ostatnie moje słowa skierować, podsumować to jego dzisiejsze memento mori. I powiedzieć księdzu tak. Proszę księdza, gdyby pan, twój pan księże Woźnicki, twój pan Ryżobrody, do którego się często jednak widać jakieś tam mięte czujesz, gdyby ten twój pan miał wrażliwą duszę dziecka, to już dawno by się do ciebie księże Woźnicki przyznał. I przyznałby się też, że jego rodzina była niewydrapana, ale się nawróciła, powiedzmy. I byłby gotowy do obrony prawdy, a nie swoich korzyści i pseudobohaterstwa. Narodowcy, wielcy narodowcy. Jakiego bohaterstwa? Na zapotrzebowanie tego ludu, zwiedzionego przez siebie ludu, czyli teatru za srebrniki, za który na dodatek ten lud zwiedziony sam sobie płaci. No, interes narodowy, Pani Janno, został zrealizowany, ponieważ niebotyczna ilość gaśnic została sprzedawana, tak? I to nie tylko w Polsce. Uwiodła Cię gaśnica? Takiego wojownika? Żałosne. Przejrzeć na oczy samemu i otwierać oczy innym. To ja powiem jeszcze inaczej. Sam nie otwierasz, ale sam też je otwórz. To ja powiem inaczej, Pani Janno. Panie Woźnicki, zejdź Pan z osła, wsiądź Pan na konia. To bardziej po męsku, prawda? Bo na razie jest odwrotnie. Na razie Pan jeździ na ośle, a szczęść Boże na koniu. Tak. No, za to by się akurat ksiądz Woźnicki nie obraził, bo Pan Jezus też na osiołku jeździł. Tutaj to nie jest może dobre porównanie. Ale to jest takie porównanie XXI wieku, Pani Janno. Jest to porównanie XXI wieku. Takie bardziej brutalne, no wie właśnie, Pani. Ja bym powiedziała, że ksiądz Woźnicki no niestety chodzi na pieszo, robi te pielgrzymki. No i jest takim, jak to wyśmiewali go jego bracia, tułaczem, którego nikt nie chce znać, a jego pan jeździ w lektyce. Już jeździ w lektyce. Tak. Lekarzu, ulecz się sam, chciałoby się na koniec nawiasy zamknąć. Lekarzu dusz, ulecz się sam ze słabości do Ryżobrodego. To Pani powiedziała w ten sposób, a ja bym powiedział, że psychiatro, wylecz się najpierw sam, bo dzisiaj jest pełno takich, którzy się uważają za psychiatrów, czyli tak zwanych architektów sumień. Tak, ale sami mają największe problemy ze sobą. Pani Janno, czy jeszcze by Pani coś chciała dodać? Nie, wszystko powiedziałam, Pani Wojtku. Pani Janno, dziękuję bardzo. Powiem Pani otwarcie, że ten program dzisiejszy od samego początku do końca mi się podobał, pomimo że jestem krytyczny w stosunku do nas. I myślę, że był konieczny, tym bardziej w niedzielę. Jestem rad, że go za chwilę puszczę. No nie wiem, czy to w kategoriach, Panie Wojtku, takich
roztrząsać, podobał, nie podobał. Jak choćby to, to ziarenka, bo my takie ziarenka tam rzucamy, dotrą, do, tak jak tu czytałam, mm-hmm. do niewielu ludzi, ale naprawdę dotrą, to to jest sukces większy niż wielkie laudacje, wielkie przemowy tertulosowe, które docierają do tłumów. Tak jest. Tak no jest. I tyle, Pani Wojciech. Dziękuję bardzo słuchaczom, Pani Janno, z Panem Bogiem i do następnego razu.